Cześć, witajcie moi was w kolejnym odcinku z Randomowo, gdzie będziemy grać w grę Knock Knock. Jest to, tak jak tu pisze, masz przed sobą coś, co trudno nazwać grą. Potraktuj ją bardziej jako interaktywną medytację, tworzoną na podstawie szczątkowych materiałów, które przypadkowo wpadły w nasze ręce. Stworzyliśmy ją zgodnie z instrukcjami złożonymi przez anonimowego nadawcę. Wiele dziwnych i niejasnych aspektów, które znalazły się w niej z powodu wymagań określonych w tajemniczych artykułach. Być może to był tylko żart, a może nie. Pomyśl o tym jak o kolejnej miejskiej legendzie. Będziemy grać w ciemnym i cichym pomieszczeniu i samotnie. Ja będę grał samotnie. No tu jest całkiem cicho, ale nie będzie ciemno, bo jeszcze nie chcę zejść na zawołek. Kiedyś grałem w to na live i dzisiaj zagramy tylko jeden dzień. Tutaj są jakoś, chodzi tu, że tu dni są. I tak, wcześniej, że zostaną utracone. Tak, zacznijmy sobie. Powiem wam, gra jest bardzo creepy. Ej, wiecie, ja nie lubię w ogóle horrorów. Jeszcze jest to ruska gra. Przez Rosję zrobiona. Przez Rosję. Coś mnie obudziło. Gdzieś zbiło się okno. Ten głos jego taki, minionek taki. Albo drzwi się otworzyły. Trudno będzie znaleźć. To duży dom są pomieszczeń, ale do większości z nich dawno nie zaglądałam. Dlatego się nie powinno mieszkać w wielkich domach samym. Ostatnio jestem taki zmęczony. Co za ból, jakby ktoś wiercił dziury w mojej biednej głowie. Zwyczajem się cierpi na bezsenność, w ciemności widzę dziwne rzeczy, ale koszmary zawsze znikają nad ranem. Ile jeszcze do świtu? Wie, co się stało z czasem, jakby stanął w miejscu. Czemu ta noc tak długo trwa? Coś jest mocno i tak. On teraz pokazuje, ile mu zajmie naprawę. O Jezu, jakie dziwne malunki na tych. Się boję, bo tutaj czasem jakieś te koszmary właśnie mogą przychodzić. O oh, fuck. Proszę bardzo, mogę przyspieszyć czas. Jeśli porany nie chce przyjść do mnie, sam do niego dotrę. Naprawdę wyjście ty, a więc pukanie dochodziło stąd. Ale dlaczego otworzyłem drzwi? Dlaczego ich nie zaregowałem? Zaregulowałem. Strach wchodzi z nas z domu, ale muszę to sprawdzić. Powiem się, że to tylko wiatr. Też będę tak na odcinku. I teraz jest inaczej, bo za pierwszym pamiętam razem ekran było inaczej. I tutaj takie dziewczynki można znaleźć. I możemy tak przechodzić. Będziemy próbować je znaleźć. Bo tam chyba jakieś zakończenie się zdobywa, jak się je znajdzie wszystkie. Pamiętam, za pierwszym razem grałem to w ogóle inaczej, bo musiałem. Trzeba jakieś creepy w ogóle. Musiałem wyjść jeszcze wyżej, pamiętam. Do takiego pokoju. Więc to dłużej zajęło jakoś. I
Nie wiem, tu, nie wiem ile tu jest nocy ogólnie, jeśli tak patrzeć, ta jakaś dziewczynka tu gdzieś jest. Tak, takie trochę creepy, no jakieś dziewczynki sobie w nocy po lesie stoją. Tylko sowa. Taka jest creepy. I chyba nie wiem, czy je można każdą noc znaleźć, czy nie. Na przykład jak Wiktoria grała, moja dziewczyna, to mówi właśnie, że no pierwszej nocy w ogóle nie mogła w ogóle znaleźć ich, więc chwilkę poszukamy ich. To było fucking creepy. Kobiety Wikingów w lesie siedzą i... Do Walhali śpiewają. Do bogów. A to był jest who creepy, kto tak śpiewa. Czy już teraz nie śpiewa, ale ogólnie. Co najlepsze, za pierwszą razem grałem, to ja tej dziewczynki nie widziałem i właśnie Wiktoria, bo ja, to było na live'ie. Ja udostępniałem jej ekran. I ona zauważyła tą dziewczynkę jakoś. Tak myślę. Jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz. Czy przyjdziemy, jak jej nie znajdziemy. No to oczywiście trudno, no nie ma jej. Pójdziemy po prostu z powrotem do domu. Ale można. Jezus. Czyli nie wiem, to dla każdego gracza z tego co widzę inaczej. Każdy jest poziom zrobiony, tak randomowo się robią te poziomy. Jeżeli tak, to jest nawet fajny pomysł. Na przykład trudny dla osób, które na przykład jak przejść tą noc, jak przejść tą noc i sobie włączą odcinek. Włączą sobie odcinek kogoś i ta osoba ma w ogóle inaczej niż oni. Więc to im tak trochę nie pomoże. Nie, tak jak myślę, chyba nie znajdą. W ogóle patrzysz tutaj na górze. Tam są oczy zrobione, to jest liść, tak jak. Nie, może tu właśnie ten śpiew taki. To jest. Jezus. To jest ona właśnie. Ta dziewczynka. No ale. Wejdźmy do domu. No, i tak, i to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest strasznie dużo nocy. Ale słuchajcie. My sobie tutaj to skończymy. Niech on wstanie, tylko coś powie. Ale tak, ludzie, myślę, że wam się odcinek z tej gry spodobał. Jeżeli chcecie więcej, odcinków z randomowo. Czego wam przedstawiłem, o co chodzi w tej grze. Tu jest, są inne te koszmary. Są te koszmary i to wszystko. Te potwory właśnie. Co on sobie wyobraża. Tego nie było w odcinku, dzięki Bogu, on się strasznie wystraszył. Ale on jest strasznie też creepy. Kurde. No ale co było na tyle w tym odcinku, myślę, że się spodobał. Jeżeli tak, to chciałbym weszł w grę, zmieniłbym się. Mój Max bardzo serdecznie i na razie.